1 maja rozpoczęła się trzecia edycja budżetu obywatelskiego. To dobry moment na przeanalizowanie poprzednich edycji i prawdziwą burzę mózgów. Przy składaniu wniosków warto pamiętać o obywatelskim charakterze projektów. Premierowa edycja polickiego budżetu z 2015 roku spotkała się ze sporym entuzjazmem. Mieszkańcy zgłosili 46 zróżnicowanych pomysłów. Mimo zmiany zasad głosowania i podziału środków na miejskie i sołeckie, w kolejnej edycji zainteresowanie inicjatywą obywatelską spadło. Zgłoszono 17 wniosków, z czego 9 doczeka się realizacji w bieżącym roku. Jeżeli chodzi fizycznie, to już zrealizowaliśmy jedno zadanie związane z utworzeniem takiego miejsca rekreacyjnego na osiedlu Jasienica. I to w ubiegłym tygodniu już to zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone z wykonawcą. Pozostałe pomysły są w fazie projektowej. Mowa o 4 zadaniach miejskich za łączną kwotę ponad 613 tysięcy złotych i 4 sołeckich za 125 tysięcy złotych. Największe zadania to są utworzenie takiego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią oraz kortu tenisowego. To są 2 takie jakby zadania osobne, ale projektowo je połączyliśmy, później osobno będziemy realizować. To są na kompleksie sportowym przy ulicy Siedleckiej, dalej doświetlenie ulicy w miejscowości Trzebież, to jest takie zadanie za prawie 150 tysięcy złotych. Kilka ulic jest obecnie projektowanych na doświetlenie i w okresie tym letnim, jesiennym będziemy te lampy montować. Na liście projektów, które doczekają się realizacji w bieżącym roku, znalazły się również modernizacja placu zabaw w Parku Staromiejskim i miasteczko Mali Cykliści na terenie przedszkola nr 9. Na inicjatywy obywatelskie przeznaczono dotąd 2 miliony złotych. Trzecia edycja rozpoczęła się 1 maja i może w niej wziąć udział każdy obywatel gminy Police. Dużą zmianą wprowadzoną w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego jest to, że projekty mogą składać osoby, które skończyły 13 rok życia. Tak samo na te projekty mogą być popierane przez takie osoby i tak samo te osoby będą mogły głosować na już zweryfikowane projekty. Dodatkowo też osoby, które mają mniej niż 13 lat, również mogą robić te czynności, z tym, że muszą mieć na to zgodę swojego opiekuna prawnego. Policki sposób na milion jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Poprzednie edycje pokazały, że największym poparciem cieszą się inwestycje w place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, ale też w zadania stricte gminne, jak modernizacja świetlic czy doświetlenie dróg. Nowatorskie pomysły poza małymi cyklistami nie spotkały się z aprobatą społeczną. Termin na składanie wniosków do trzeciej edycji programu zakończy się 16 lipca. Czas zatem na prawdziwą burzę mózgów, by w pełni wykorzystać jego potencjał. Dwunastego maja w przedszkolu nr 5 przy ulicy Robotniczej w Policach odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Straż Miejska prowadziła je przy pomocy zakupionego miasteczka umiejętności drogowych. Uczymy dzieci rozpoznawania sygnałów drogowych, przybliżamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. W ramach programu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w zajęciach wzięło udział 50 dzieci z 2 grup. W czerwcu będą uczestniczyć przedszkolaki z pozostałych 3. Samochody i znaki drogowe symulowały warunki na prawdziwej drodze. Potem tą wiedzę, którą zdobędą dzisiaj i oczywiście zdobywają przez cały rok, wykorzystają w naturalnych warunkach, czyli na ulicy, na przejściu dla pieszych. Przedszkole było pierwszą placówką testującą program Straży Miejskiej. Dzięki nowej grze dydaktycznej dzieciom jest łatwiej zapamiętać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Że można przechodzić tylko na zielonym, na czerwonym stać, a dla samochodów tylko na żółtym się trzeba przygotować. Jak się przechodzi na ulicę, trzeba patrzeć, czy auto, czy jest zielone światło. W najbliższych tygodniach podobne zajęcia odbędą się w pozostałych placówkach przedszkolnych naszej gminy. Dokładnie i teraz jedziemy. 12 maja w świetlicy szkoły podstawowej nr 3 w Policach 15 uczniów z klas 5 i 6 wzięło udział w projekcie Noc z książką. Pomysł Nocy z książką wymyśliła pani Marzena Sękowska, no gdzieś około 5 lat albo więcej lat temu. A zdecydowałyśmy się 3 lata temu, żeby właśnie organizować tę noc z książką. Początkowo brałyśmy na noc z książką całe klasy,
W tym roku troszeczkę jest inna formuła. Takie spotkanie z książką odbyło się już po raz trzeci. W tym roku wzięli w nim udział uczniowie wybrani przez nauczycieli. Przede wszystkim są to uczniowie, którzy dużo czytają, także którzy jakoś udzielają się szkole w różne, na różne sposoby, także występują w różnych przedstawieniach, biorą czynny udział w konkursach. Celem głównym Nocy z Książką jest zachęcanie dzieci do czytania. W ten sposób w szkole jest propagowane czytelnictwo. Wiem z badań, które przeprowadziłam w zeszłym roku, że Noc z Książką jest wielką atrakcją dla uczniów. I jest to nagroda za to, ile przeczytają książek w ciągu roku szkolnego. Podczas wieczoru uczniowie prezentowali książki, które ostatnio przeczytali, zachęcali kolegów do ich czytania i uczestniczyli w ćwiczeniach integracyjnych. Mieliśmy zabawę z czekoladą, która polegała na tym, że trzeba było wyrzucić na kostce liczbę 6 i dopóki tej liczby się nie wyrzuciło, osoba, która stała przy czekoladzie, mogła ją jeść do woli. Wielu uczniów zaczytuje się w literaturze fantastycznej, ale także chętnie sięga po książki znane od dziesiątek lat, na przykład Anię z Zielonego Wzgórza. W czasie wieczoru uczestnicy przedstawiali bajki, czy raczej opowieści fantastyczne. Każdy mógł opowiedzieć swoją cząstkę. W tej szkole dzieci chętnie przychodzą do biblioteki, lubią książki i doradzają zakup nowej literatury. Ogółem też przychodzę do biblioteki dość często, polecając różne serie książek. Prowadzę je turniej szkolny, czyli opisuję lektury albo takie książki, które po prostu lubię. No i w sumie też bardzo lubię czytać i no chyba dlatego tutaj jestem, bo to jest o książkach, a ja lubię książki. Na przykład lubię takie ciekawe akcje, lubię fantazję, jak się na przykład dużo dzieje. Właśnie fantazy lubię właśnie jakieś nierealne rzeczy, bo może sobie to fajnie wyobrazić. Do późnego wieczora czas upływał na czytaniu książek, zabawach integracyjnych, igrach planszowych oraz robieniu zakładek do książek. Po posiłku wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek. W ramach 14. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek dwie aktorki teatru współczesnego ze Szczecina, Ewa Sobiech i Ewa Sobczak, zaprezentowały sztukę Andrzeja Niedoby pod tytułem Kim pani jest? Jesteś bardzo piękną kobietą. Już dawno nie słyszałam takiego komplementu. Nawet od tego serba? No to tylko fotoreporter z mojej redakcji. Kim pani jest? To sztuka o popularnej dziennikarce, którą niespodziewanie odwiedza w domu pewna kobieta. Obca pani zna wiele faktów z życia niemieckiej dziennikarki. W czasie rozmowy dziennikarka zaczyna wątpić w swoje pochodzenie. Nie wie nawet, czy jej matka jest naprawdę jej matką. Wszystkie fakty z życia dziennikarki stają się względne. Pani Henkel, jeśli można zapytać, co panią tu sprowadza po tylu latach? No chyba przekazanie mi pozdrowień od cioci Elzy nie jest jedynym powodem pani podróży. Ewa Sobczak i Ewa Sobiech wystąpiły po raz pierwszy w Policach z propozycją teatru stolikowego. To specyficzna forma, w której oprócz stolika i dwóch krzeseł nie ma żadnej scenografii, charakteryzacji czy muzyki, a najważniejsze jest słowo i oszczędna gra aktorska. Funkcjonuje już teatr stolikowy, jak mi Ewunia mówiła, Sobiech, na Mazurach, prawda? To już od wielu, wielu lat cieszy się dużym powodzeniem. My tutaj pioniersko, dzięki inicjatywie Ewki właśnie, Sobiech, próbujemy gdzieś przenikać do środowisk właśnie bibliotecznych, do takich społeczności lokalnych, żeby w formie po prostu czytania, przekazania emocji, po prostu przeczytania, nazwijmy to fachowo, czy warsztatowo przygotowanego tekstu, przekazać treści, które są zawarte w dramacie. Okazało się, że to, że się wyrażę żre, czyli bardzo się podoba i jakby potwierdza, że pomysł był dobry, bo rzeczywiście jest to nowa forma i jest to jednak obcowanie z teatrem, bo teatr to przede wszystkim emocje. Dotychczas aktorki prezentowały sztukę Andrzeja Niedoby w kilku miejscowościach, na przykład w Choszcznie, Kamieniu Pomorskim czy Białymborze.